Niewielką Dąbrówkę niedaleko Ostrołęki wypełniły tego dnia tłumy. Przed obraz Matki Bożej Królowej Ludu Kurpiowskiego tradycyjnie dotarły pierwsze pielgrzymki z Ostrołęki, Łomży, kilku miejscowości Kurpiowszczyzny, bo tak dzieje się od lat na pamiątkę objawień Matki Bożej w Leśnej Barci. Tym jednak razem gości było jeszcze więcej, ponieważ decyzją księdza biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego sanktuarium w Dąbrówce było miejscem diecezjalnego święta dziękczynienia za plony w 2018 roku. Drodzy bracia i siostry, bez rolników, bez przemysłu, który jest związany z produktem ziemi, wielu z nas musiałoby z tej ziemi wyemigrować za chlebem. Musiałoby szukać tego chleba gdzie indziej. Nawet ci, którzy nie mają nic wspólnego z rolnictwem, w pewnym sensie to rolnictwo i płody tej ziemi krzyżują się z ich życiem. Drodzy bracia i siostry, tym rolnikom, którzy są wierni ziemi, dziękujemy. Niech Pan Bóg im błogosławi w tym wielkim, jakże wielkim trudzie. Podziękowanie Bogu za plony to piękny polski zwyczaj wczesnej jesieni. Pogoda jednak nie była do końca sprzymierzeńcem rolników. Wiele gospodarstw dotknęła na przykład susza. Tym większa jest rola instytucji, które wspomagają rolników w trudniejszych czasach. Wystąpił z pomocą, w tej chwili już gminne komisje oszacowały straty mleku, a agencja w miesiącu wrześniu będzie już przyjmowali wnioski o wypłaty odszkodowań. W pierwszym miejscu będą to te uprawy, gdzie dotknięte zostały suszą w wysokości powyżej 70%, i z tego tytułu do każdego hektara rolnik otrzyma 1000 zł. W następnej kolejności będą rozpatrywane wnioski, gdzie te straty są na poziomie później 30-70%. Jeszcze termin nie jest tego znany, ani kwota. Ponadto od 16 października rolnicy otrzymają zaliczki płatności bezpośredniej w wysokości 70%. Na tym teraz pracujemy, prowadząc tak zwaną kontrolę administracyjną, żeby w tym wyznaczonym terminie 16 października, żeby te dopłaty już mogły ruszyć na wieś. Dożynkowa tradycja nie tylko na Kurpiach to wieńce skonstruowane ze zbóż, traw i innych darów ziemi. Twórcom nie brakuje zaangażowania i kreatywności. Z moją najbliższymi moimi sąsiadami, żeśmy wykonali w wieńcu, podobnie z naszych zbiorów rolnych, dach, nie dach i historię danego naszego podobnego kościoła, Chrystusa Króla w koleńskiej parafii. Reprezentujemy naszą parafię tym wieńcem i oto tymi moimi sąsiadami katolikami. Ja robiłam konfesjonał. Koleżanka robiła te osoby od maja, a później jeszcze pomagała mi obie później. Trzeba zebrać kłosy, póki jeszcze są chwile rośnięcia. Trzeba wysuszyć to wszystko, bo i słoma się przydaje, i ziarno, i cały kłos. No i to wszystko przygotować później. A pierwsze to pomysł trzeba mieć. Najpiękniejszym elementem dożynkowych uroczystości jest prezentacja wieńców przygotowanych w parafiach. Bogate, przepiękne, różnorodne. Kielichy, korony, orły, figury, budowle. Wyobraźnia i ręce twórców potrafią wyczarować naprawdę niezwykłe obrazy. Dzisiejszy to jest dzień dziękczynienia całej naszej
diecezji, za owoce, za zboża, które urodziła ziemia, czy rodzi jeszcze, bo zbiory kukurydzy trwają, które urodziła ziemia, która jest położona na tej części mazowieckiej i na części podlaskiej naszej diecezji. Na zakończenie dożynkowej mszy przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego. Biskup Janusz Stepnowski włączył się w udzielanie komunii uczestników wiernych, a na zakończenie wszedł w tłum, dzieląc się chlebem wypieczonym z tegorocznych zbiorów.